Można obejrzeć pracę artystów niepełnosprawnych utworzonych na plenerze w Uniejowie pod nazwą Łódzkie Warte Utrwalenia i Pokazywania. Przepiękne prace stworzone. Na bazie tych prac powstał przepiękny album. Ekspozycja pojedzie do Paryża i Brukseli promować Łódź i region. Projekt Nasza Galeria jest ogólnopolskim projektem przeznaczonym wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, tworzących, ewentualnie dla artystów, którzy skutkiem wydarzeń losowych stali się niepełnosprawni, do przywrócenia ich pracy twórczej, do aktywowania ich. To jest taka wędka, my nie dajemy rybek. Można byłoby dać komuś 100 zł, opraw pracę, przynieść do nas, nikt by nie przyniósł. Przynieść nam maluj pracę, my ją oprawimy, ona znajdzie się w albumie. Zaistniejesz jako człowiek, pomożemy ci w promocji, pomożemy ci w odnalezieniu się. Wiemy, że osoby po kryzysach, po tym jak stały się niepełnosprawne, mają ogromny problem z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Dzięki właśnie temu projektowi to słońce świeci dla każdego jednakowo. Udowadniamy, że artysta niepełnosprawny nie jest artystą gorszej kategorii. On po prostu nim jest. Najważniejsze, co skorzystały osoby niepełnosprawne na plenerze, to dla niektórych było jedyne opuszczenie czterech ścian domów. Poruszali się specjalnie przygotowanym dla nich busem, byli w przepięknych miejscach. Dla niektórych były to aspekty poznawcze, krajoznawcze, dla niektórych warsztatowe. Dzięki udziału profesorów łódzkiej ASP, którzy byli opiekunami merytorycznymi projektu, mogliśmy doskonalić swój warsztat, mogliśmy zwiedzić wspaniałe, piękne miejsca. Utrwaliliśmy je dla Państwa na płótnach. Bardzo dobrze, że Pani tak zdecydowanie ten kolor nieba położyła. Dzięki temu te dachy pięknie kontrastują zresztą. A Pawełek zajmuje się czym? Cieniem na tej wieży. No to śmielej w tym cieniu. Za dużo jest szczegółów widać tam. Od strony światła masz dużo do obserwowania, a w cień gubi te szczegóły. Okienko widoczne od światła powinno być inne niż te same okienka w cieniu. O, właśnie. Dobrze, że wybrałeś taki fragment, bo na tym małym formacie to by cała wieża się nie zmieściła. Zawsze wybierasz fragmenty. Tak, to najciekawsze. Typowe. Wolisz wybrać fragment niż męczyć się z całością, co? Czy ja wiem? No lepiej tak, chyba tak. Nasza galeria, jak również plener, który się odbył w lipcu, a którego efekty w tej galerii oglądamy, jest miejscem, w którym ludzie niepełnosprawni, artyści niepełnosprawni czują się w pełni sprawni. Myślę, że to ich skłoniło do uprawiania twórczości, do malowania, bo wtedy ta granica niepełnosprawności przestaje istnieć. Ci ludzie malują tak samo, jakby byli sprawni. Potrafią to samo powiedzieć w swojej sztuce,
cieszyć się z rezultatów, osiągać wspaniałe efekty. I ta praca, którą tutaj oglądamy, uśmiech na ich twarzach, świadczy o tym, że znaleźli się we właściwym miejscu. Tym miejscem jest właśnie sztuka, którą uprawiając odnajdują swoją sprawność. Pierwszy raz brałam udział właśnie w takim plenerze, gdzie było wiele osób niepełnosprawnych. Byliśmy w grupie, było dwóch profesorów, były piękne miejsca, których nigdy nie widziałam. I była pusta kartka papieru, na którą się chciało właśnie bardzo wiele przelać. I to było takie wielkie zadanie, odpowiedzialne. Bardzo dużo się nauczyłam. No każdy plener daje wiele i trzeba jeździć na plener, to są wspaniałe rzeczy. Więcej się człowiek nauczy niż siedząc w domu czy w pracowni. Pani Jolu, bardzo dobrze, że pani zawęziła gamę tej pracy. Bardzo trudny kontrast tych zieleni, zwłaszcza ten świerk, który na pierwszym planie zasłania zamek. Ten pomysł, aby to było monochromatyczne, pozwolił pani na całościowe ujęcie i ten zamek jawi się dosyć ciekawie. Taki właśnie, inny. Tak, trochę tajemniczy, ta wieża nie jest taki dosłowny, czerwony. No właśnie. Czy często no właśnie, pani kilka tak... już prac takich zrobiłam i zaczynają mi się podobać i dlatego właśnie w tym stylu zaczynam też między innymi akwarele robić. Żeby nie były takie typowe, żeby były takie trochę jak stare fotografie, rozmyte w sepi. Sepi w szarości, żeby było coś po prostu innego. Coś, co być może kiedyś będzie ktoś spojrzy, będzie wiedział, że to ja. No właśnie, staje się pani rozpoznawalna przez ten swój pomysł. Właśnie, tak, przez taki pomysł. Dobrze, że szpachlą pani spróbowała i szuka faktury na tym dachu, na tych murach. To nakładanie grubszej impastami farby jest w tym wypadku korzystne, bo nie jest to takie wygładzone. No i co, panie Tadeuszu, jak dzisiejsza partyjka z motywem? To tu był taki piękny spokój tej szarości, cisza, a teraz pan namazał tyle plam w tej... Skąd tu się wzięły te takie krechy? Tam był piękny rysunek na tej szarości tych krawędzi, prawda? Tworzyły całość, a teraz to wszystko wyskakuje na tym pierwszym planie. Te mocne takie faktury, tam niby plamy światła miały być, tak? Tak. Bardzo dobrze te w głębi. Które tutaj? Ale to szarością, nie tym. Nie. Ja te punkty przyciemnić. Albo wzbogacić. No. Ale wziąć szpachlę i zdjąć to przede wszystkim. Tu się dzieje więcej, bo tam światło łapie są jakieś. A tu jest taka cicha, piękna plama. I pan to nawalił na to za dużo tych... O. Od tego trzeba zacząć. I teraz znaleźć bardziej syntetycznie plamę szarą. Pan sobie poradzi, bo pan jest świetnym kolorystą. W wielu obrazach pan nawiązuje do obrazów Pissara czy Moneta, tak? Sisleya. Tak, tak. Musi pan dużo oglądać reprodukcji. Na pewno.
jest przede wszystkim przyjacielskie zwracanie uwagi na to, że oni mogą wszystko, że nie ma barier, że jeżeli nie mogą dojść, to można ich dowieść do wspaniałych miejsc, pokazać interesujące motywy, zachęcić, pomóc w wybraniu odpowiedniej techniki, ale przede wszystkim stać się przyjacielem, który doradza, a nie uczy, nakazuje, zmusza, tylko partneruje. I myślę, że partnerstwo, jakie osiągnęliśmy w tym towarzystwie wzajemnych powiązań właśnie plenerowych, galeryjnych, tu się często spotykamy, jest taką właściwą relacją między nami. Obraz przedstawia Czyść jest dla ślepych duchowo ludzi. To są ludzie, którzy duże rzeczy nie widzą w życiu. Są po prostu ślepi na różne sprawy. Obraz malowałem ponad pół roku, także dużo energii mnie kosztowało, ponieważ ten obraz powstał na skutek wizji, przez sen. Wymiana doświadczeń, ale właśnie i również kontakt towarzyski, przyjacielski jest bardzo trwały, wiąże tych ludzi. Widać, jakim jest to potrzebne, właśnie istnienie takich form, które pomagają znaleźć przyjaciół, znaleźć wspólne zainteresowanie, wymienić się doświadczeniem, ale i również znaleźć ludzi, którzy się cieszą z ich sukcesów, bo człowiek musi widzieć, że nie jest sam, że inni też to dostrzegają, co robią.